Radio Wnet, www.wnet.fm. A przy telefonie redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Trzy razy powiedziałem redaktor w tej zapowiedzi. Panie redaktorze, w takim razie zwracam się do redaktora Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego do rzeczy. Jak pan wczorajsze zdarzenia w parlamencie skomentuje, czyli nowelizację ustawy o IPN-ie? No, panie redaktorze, już odpowiadając tym redaktorem za redaktor, powiedziałbym tak, no mamy do czynienia, znaczy ja sądzę, że wydarzyło się coś, co i tak się musiało stać, natomiast cały ten proces od momentu uchwalenia ustawy nowelizującej ustawy o IPN, czyli to był 26 stycznia tego roku, aż do tego momentu, no uważam, że to jednak jedno wielkie nieporozumienie, przykład jakiegoś koszmarnego wręcz, nie wiem, niezrozumienia świata i wszystko to razem wydarzyło się i stało się w czymś dla Polski bardzo szkodliwym. Szkodliwym, bo? No, sprawa była oczywista. Intencje ustawodawcy, tak jak na początku stycznia je przedstawił, moim zdaniem były słuszne. Chodziło o to, żeby polska pamięć była chroniona w takiej samej mierze jak pamięć żydowska. To, co zostało wprowadzone do tej nowelizacji ustawy o IPN, nie różniło się specjalnie od tego, co znajduje się w tych ustawach, które chronią tak zwane kłamstwo oświęcimskie, to znaczy chronią, czy przeciwstawiają się tym, którzy głoszą kłamstwo oświęcimskie dotyczące Holokaustu. Krótko mówiąc, ta ustawa miała na celu, taki był jej pomysł, zrównywać ochronę polskiej pamięci z pamięcią żydowską. Natomiast dlaczego uważam, że ta ustawa została źle przygotowana, źle zrobiona? No, Polska, przygotowując i przegłosowując tę ustawę, poszła na wojnę, w cudzysłowie oczywiście, można by użyć takiej metafory, z najsilniejszą armią świata. To, że sakralizacja Holokaustu stała się częścią ideologii Izraela, to, że dla środowisk żydowskich, amerykańskich środowisk żydowskich, jest to jeden z najważniejszych elementów tożsamości, no to jest moim zdaniem oczywiste dla każdego, kto obserwuje to, co się na świecie dzieje. Zgłaszając taką ustawę, przegłosowując je w tym kształcie, Polska ogłosiła, że się z tą ideologią nie zgadza, że ją odrzuca i że ją kontestuje. I samo to w sobie, ja nie uważam, że to było złe, tylko jeśli się coś takiego robi, to się robi to z pełną świadomością konsekwencji, które muszą się z tym łączyć. No, więc mówię, to jest takie ogłoszenie wojny, deklaracja wojny z najsilniejszą armią świata, ale nie dysponowaliśmy żadnymi środkami do przeprowadzenia tej wojny. Nie mamy polskich instytutów chroniących polską pamięć za granicą. Nie mamy środków, które by pozwoliły to zmienić. Nie mamy przyjaznej nam grupy naukowców, która inaczej niż zwolennicy tej wersji holokaustiańskiej postrzegają II wojnę światową na Zachodzie. Nie mamy własnych ośrodków, którymi moglibyśmy, przy pomocy których moglibyśmy tą naszą inną wersję historii przekazywać. Więc nie mając żadnych środków walki, ogłaszamy wojnę, idziemy na nią z najsilniejszą armią świata, a potem się dziwimy, że dostajemy po głowie. No, to jest, powiem szczerze, taka forma amatorszczyzny, jeśli chodzi o uprawianie polityki zagranicznej, że aż trudno mi było zrozumieć od samego początku, jak można się było na taki ruch zdecydować. Ale może dzięki tej wspólnej konferencji prasowej, tej deklaracji podpisanej przez premiera Netanjahu i premiera Mateusza Morawieckiego, z tej wojny, na którą poszliśmy nieprzygotowani, wyszliśmy obronną ręką, z tarczą. Nie wyszliśmy z żadną tartą. To, co się okazało wczoraj, ta deklaracja, ja traktuję ją jako pewnego rodzaju osłodę na otarcie łez. To znaczy, chodziło o to, żeby już na zewnątrz przynajmniej, dla wewnętrznej opinii już nie całkiem pokazywać to, co się wydarzyło naprawdę. No to jest taka trochę zasłona dymna. To, co wczoraj się wydarzyło, to jest w oczywisty sposób forma kapitulacji. Kapitulacji wobec nacisków Stanów Zjednoczonych i wobec nacisków Izraela przede wszystkim. Tylko ta kapitulacja, moim zdaniem, teraz ten paradoks polega na tym, że ja uważam, że i tak za późno się to wydarzyło. W tym sensie jest to w ogóle sukces Mateusza Morawieckiego, że szybko podpisał kapitulację. No, wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie, ale tak to jest. Od początku do tej wojny byliśmy nieprzygotowani, nie mogliśmy jej wygrać. Im szybciej się z tego wycofamy,
wycofano, tym lepiej. Dobrze, że Mateusz Morawiecki to zrobił, ale nie udawajmy, że to jest wygrana wojna. To jest kompletnie przegrana wojna o pamięć, o polską pozycję i to jest niestety taki jaskrawy przykład pokazujący, na czym polega realna polityka. Ona polega na tym, że ci, którzy są silni i mają potęgę, wymuszają na słabszych korzystne dla nich zachowania. Polska próbowała w tym sensie zachowywać się bardziej autonomicznie, bardziej suwerennie, jeśli chodzi o własną pamięć narodową, dostała po głowie, położyła uszy po sobie i tyle. No, na tym się zakończyło. A to, że w tej deklaracji jest akapit dotyczący polskiego państwa podziemnego i jego roli i roli rządu na emigrację i o antypolonizmie też pojawiają się słowa i o sprawstwie i o polskich obozach koncentracyjnych, które nie były polskie i że nie można używać takich słów, czy to nie jest jednak coś optymistycznego? Ale to jest oczywiście optymistycznego, pod warunkiem, że polska polityka będzie się opierała na tym, na czym się tak bardzo lubi opierać, to na różnych deklaracjach, które nie mają jednak mocy prawnej i sprawczej. O co chodziło w tym samym sporze? Chodziło o to, że Polska postanowiła użyć narzędzi państwowych do obrony swojej pamięci. Tak, do tego, na czym polega prawo karne, że to są właśnie te środki przymusu, prawda, stosowane przez państwo. I to sprawia, że wtedy można było traktować tę chęć obrony w sposób poważny. Jak mówię, moim zdaniem to było z góry skazane na niepowodzenie, ale takie było to przesłanie. A to, ta deklaracja, o której mówimy, do takich deklaracji możemy sobie wyobrazić bardzo wiele. No, czy zarówno pan redaktor, jak i ja słyszeliśmy przecież od przedstawicieli, w zależności od sytuacji również Izraela, czy środowisk żydowskich, całą masę miłych wypowiedzi, miłych słów, że Polacy pomagali, że Polacy byli dobrzy, ale przecież nie na tym polega ten spór. Ten spór polega na tym, czy inne państwo, w tym przypadku Izrael i za pośrednictwem Izraela Stany Zjednoczone, były w stanie wymusić na Polsce zmianę prawa, czy nie były w stanie wymusić. Otóż po pół roku wyraźnie widać, że były w stanie. Jaki z tego płynie dalej wniosek? No, z tego płynie moim zdaniem wniosek taki, że jeśli będzie chodziło już, będzie rzecz dotyczyła nie kwestii ideowych, czy dotyczyła ochrony pamięci, tylko będzie dotyczyła ochrony własności na przykład. Słynna ustawa 447 podpisana przecież przez Donalda Trumpa. No to wniosek z tego płynie taki. Przy mocnym nacisku, przy użyciu mocnych środków, Polska będzie się cofała i będzie ustępowała. W zamian za co? No może znowu uzyskamy wtedy na przykład jakąś kolejną miłą deklarację, której Polacy po prostu bardzo kochają miłe deklaracje, którym się mówi, że są dobrzy, wspaniali, że pięknie walczyli, że byli pierwszymi, którzy przeciwstawili się Hitlerowi. No ktoś, kto polega na tego typu deklaracjach i sądzi, że to jest kwintesencja polityki, no powiem tak, nie zazdroszczę ludziom tak myślącym, ponieważ to jest skazywanie się na nieustanne porażki. Ale trzeba powiedzieć, że ta nowelizacja ustawy o IPN-ie, która była przeprowadzona 26 stycznia, wytrąciła wiele argumentów Mateuszowi Morawieckiemu, który był powołany na stanowisko premiera ze względu na sytuację międzynarodową. To było pole minowe, po którym chodzić premier. Dlatego ja mówię, to jest sukces polityczny Mateusza Morawieckiego, co się wczoraj stało. To jest, mówię, co to znaczy sukces polityczny? To, że to jest sukces polityczny Mateusza Morawieckiego, który, że tak powiem, został wpuszczony na minę przy pomocy tej ustawy, no to wcale nie oznacza, że to jest sukces polityczny państwa polskiego, bo państwo polskie, dokonując wczoraj tej nowelizacji, no, przyznało się do własnej słabości. To jest oczywiście tak, że jeśli się wysyła dobrego negocjatora, żeby szybko podpisał pokój w warunkach niesprzyjających, to wcale nie zmienia faktu, że dane państwo wojnę przegrało, tylko i oczywiście mogliśmy jeszcze więcej być może na tym stracić, ale przypomnę, że jaki jest efekt tej całej awantury. Efekt jest taki, że przez pół roku na całym świecie pisano o Polsce i to można sobie zweryfikować dla łatwości. Myślę, że te źródła są dostępne również po polsku. Pisano o Polsce jako państwie, które próbuje uniknąć swojej odpowiedzialności za Holokaust wskutek tej ustawy. Ogłaszając teraz wycofanie się z tych kontrowersyjnych przepisów, Polska przyznaje, tak, próbowaliśmy faktycznie oszukać opinię światową, próbowaliśmy powiedzieć, że nie uczestniczyliśmy w Holokauście. W związku z tym wniosek, który wyciągają z tego media, jest taki, no właśnie, czyli się przyznają do swojej winy, a deklaracja, o której tutaj wspominamy, z pewnością tych strat nie jest w stanie pokryć, przykryć i zasłonić.
Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 8:49. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Radio Wnet, www.wnet.fm.